Żartobliwie można powiedzieć, że to jest taka zabawa połącz kropki 1, 2, 3, 4 jak najkrótszą kreską. Ale tak naprawdę polega to na tym, że szybowiec, który nie ma silnika, cały czas opada względem powietrza. Żeby pokonać takie duże trasy, czasami na zawodach mamy 300-500 km do pokonania w ciągu jednego dnia. Zdarzają się nawet trasy, które mają 1000 km. On musi znaleźć energię do tego, żeby się unieść, więc jest to unoszący się prąd powietrza i my krążymy w takim prądzie najczęściej właśnie tak jak ptaki, unosimy się w powietrze i potem nabraną wysokość rozmieniamy na przeleciane kilometry. Jeżeli są silniejsze prądy, możemy to robić szybciej i możemy szybciej też latać, wtedy mamy więcej energii, więc możemy ją zużyć na to, żeby lecieć troszeczkę pod bardziej stromym kątem. Natomiast tak naprawdę pilot szybowcowy jest dobry wtedy, kiedy czyta chmury. Te prądy powietrzne, one w powietrzu takim przeźroczystym są niewidoczne. Możemy się tylko ich domyślać na podstawie mechanizmów, jakie nimi rządzą, gdzie one są, w których miejscach należy szukać, na przykład przy zboczu górskim, po stronie nawiecznej, a nie po stronie zawiecznej, albo nad jakimś ciemnym lasem, który się mocno nagrzewa od słońca. Natomiast jeżeli są chmury, to one są właśnie kształtowane przez powietrze i wtedy pilot, który ma dobrze opanowane czytanie tych chmur, potrafi bardzo sprawnie się przemieszczać po takim niebie i to jest na pewno lepszy zawodnik niż ktoś, kto tak naprawdę nie potrafi tych chmur odczytywać. Także nasze zadanie na zawodach polega mniej więcej na tym, żeby przelecieć jak najdłużej przez miejsca, w których powietrze się wznosi, i omijać takie miejsca, w których powietrze opada. I to nam daje energię do tego, żeby się przemieszczać po trasach. Latanie szybowcem, który cały czas opada względem powietrza, tutaj nie ma silnika, nie ma czegoś, co by utrzymywało nas w powietrzu, polega na tym, żeby szukać prądów powietrznych, które potrafią nas wynieść ku górze. Jeżeli on opada pół metra na sekundę, a taki prąd wznosi się 4 metry na sekundę, to łatwo wyliczyć, że jeżeli z nim zostaniemy, będziemy w nim krążyć, to z prędkością około 3 metrów na sekundę będziemy nabierali wysokość. Potem pilot rozmienia tą zdobytą energię, zdobytą wysokość na przeleciane kilometry, leci lotem ślizgowym, w którym traci wysokość. No, dobry pilot jeszcze w czasie tego lotu będzie tak kierował szybowcem, żeby jak najdłużej znajdować się w prądach, które się unoszą, a omijał te, które opadają, wtedy zaleci dalej. Może czasami się tak zdarzy, że bardzo długo będzie mógł lecieć i w ogóle nie będzie się musiał zatrzymywać. Natomiast najczęściej jest tak, że w końcu stracimy na tyle dużo wysokości, że musimy znowu poszukać takiego prądu, który jest na tyle silny, żeby unieść szybowiec ku górze. I w ten sposób pokonuje się bardzo duże trasy. Rekord długości przelotu na szybowcu to jest 3008 km. Ja sam przeleciałem w Argentynie, co prawda troszeczkę wykorzystując inne zjawisko, zjawisko fali, która powstaje w czasie wiatru za przeszkodą górską, ale przeleciałem 2090 km w ciągu jednego dnia. Te nasze rekordy należy zrobić od świtu do zachodu słońca. Natomiast tak duże trasy na zawodach byłyby niepraktyczne, bo część zawodników by gdzieś utknęła setki kilometrów od domu, więc nasze trasy najczęściej są trasami zamkniętymi, gdzie meta jest z powrotem na lotnisku, z którego odlecieliśmy i one mają na zawodach około 300-500 km, czyli na przykład załóżmy, że wystartowalibyśmy z Częstochowy, pierwszy punkt zwrotny mielibyśmy na Kasprowym Wierchu, drugi punkt zwrotny na przykład Skocznia w Wiśle i kto pierwszy przyleci po takiej trasie z powrotem na metę w Częstochowie, ten zdobywa 1000 punktów za dany dzień. Zawody rozgrywamy najczęściej przynajmniej przez tydzień. Duże zawody międzynarodowe są przez 2 tygodnie i każdego dnia można zdobyć 1000 punktów. Kto zdobędzie więcej, ten wygrywa.